Główne cechy wyróżniające zbór w Jerozolimie. Z relacji, którą odnajdujemy w Dziejach Apostolskich, dowiadujemy się o działalności i zejściach zgromadzenia w Jerozolimie, funkcjonującego zgodnie z Bożym porządkiem. Wiedząc o tym, dobrze będzie, jeśli zauważymy pewne cechy, które charakteryzowały ich wspólne świadectwo jako świadków Chrystusowych. Te właściwe cechy znajdujemy wyliczone w Dziejach Apostolskich, pierwszy rozdział, werset 8. Po pierwsze, wierzący w Jerozolimie byli razem jednomyślni, trwając w modlitwach i błaganiach. Po drugie, zostali przez Ducha ochrzczeni w jedno ciało, napełnieni Duchem, który nimi kierował, otrzymali moc do składania świadectwa o Chrystusie Jezusie. Po trzecie, składając świadectwo, przedstawiali osobę Jezusa Chrystusa, wzywając ludzi do upamiętania i głosząc odpuszczenie grzechów w Jego imieniu. W ten sposób byli aktywni w głoszeniu Ewangelii zbawienia w Chrystusie. Po czwarte, tych, którzy przyjęli słowo zbawienia, chrzcili. I tutaj warto wziąć pod uwagę to, że chrzest wodny jest konsekwencją przyjęcia wiarą Ewangelii i jest mniej lub bardziej powiązany z wykonywaną pracą ewangelisty, ewangelizacyjną. Temat ten jest bardzo ważny. Chrzest duchem, który Bóg dokonuje na tych, którzy usłyszeli prawdę i dali jej wiarę, o czym mówi nam list do Efezjan, pierwszy rozdział, 13 werset, z kolei decyduje niezależnie od ludzi o przyjęciu kogoś do Kościoła, czyli ciała Chrystusowego. Niemniej jednak Boży wzorzec pozostawiony nam w Dziejach Apostolskich pokazuje, że ci, którzy się nawracali i zostali zbawieni, po chrzcie wodnym byli przyjmowani do lokalnej społeczności chrześcijan. Chrzest jest zewnętrznym znakiem, dająca się ochrzcić osoba poświadcza przed ludźmi, że wierzy w Chrystusa i należy do Niego. O ile chrzest nie ma nic wspólnego z kwestią wiecznego zbawienia, kto nie został ochrzczony w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, nie znajduje się na zewnętrznym gruncie przynależności do chrześcijańskiego wyznania. Dlatego też nieochrzczona osoba nie powinna być przyjęta do społeczności przy stole pańskim, jako że chrzest poprzedza uczestnictwo w pamiątce. Dla osób zainteresowanych tematem chrztu polecam pozycję Ernesta Augusta Bremikera, Kamienie milowe w życiu chrześcijanina i rozdział chrzest. To jest ta książeczka. I chrzest jest z pierwszej części. Tych, którzy przyjęli słowo zbawienia, uczniowie chrzcili. Były to pierwsze starania, aby wypełnić zlecenie zmartwychwstałego Pana, który kazał czynić uczniami wszystkie narody i chrzcić je w imieniu Trójjedynego Boga. Po piąte, trwali w nauce apostolskiej, to jest nauce, jaką Pan powierzył apostołom. Dla nas jest to równoznaczne z nauką Nowego Testamentu, czyli z pismami greckimi Nowego Testamentu oraz w radosnej i szczęśliwej społeczności ze sobą nawzajem. Po szóste, łamali codziennie chleb po domach, wspominając tym samym często śmierć swojego Pana zgodnie z Jego wezwaniem zapisanym w Ewangelii Łukasza 22 od 19 do 20. Po siódme, wyrażali jedność również w zwyczajnych czynnościach dnia codziennego, dzieląc swój majątek i spożywając wspólne posiłki
z radością i w prostocie serca. Po ósme, trwali wspólnie w modlitwach i pozyskiwali szacunek całego otoczenia. Jeszcze więcej szczegółów z życia zboru w Jerozolimie można by wymienić na podstawie dalszych rozdziałów Dziejów Apostolskich, ale myślę, że te kilka wystarczy. Takie było życie pierwotnego, nieskażonego Kościoła. Oby Pan pomógł nam zawrócić do tego, co było od początku, jak mówi nam pierwszy list Jana 2,24, i dodał nam siły do zgromadzania się w ten sposób, zarówno co do zasady, jak i praktyki. Możemy śmiało powiedzieć, że działalność tego zboru była naturalnym owocem Bożej natury, wszczepionej do tych nowo zrodzonych dusz oraz mieszkającego w nich Ducha Świętego. Ta nowa natura ma bowiem głód i pragnienie Słowa Bożego oraz zabiega o społeczność z wierzącymi, z którymi mogłaby dzielić radość z darów i spraw Bożych. Ma wewnętrzny zapał, by dać wyraz swym pragnieniom w modlitwie i uwielbieniu dla Boga, by oddawać Mu cześć i odnawiać swe siły. Pragnie być posłuszną Słowu Bożemu i dzielić się z innymi tym, co ma. Mieszkający w wierzących Duch Święty znajduje swą najwznioślejszą radość, by prowadzić dusze wierzących do tego stanu i jego uzewnętrzniania się w tego rodzaju działalności. Zdrowe instynkty i naturalne odruchy nowej natury, które rozwija i wzmacnia Duch Święty, wzbudzają w duszach wierzących pragnienie, aby zgromadzać się wokół Pana po to, by otrzymać pouczenie, mieć społeczność ze sobą, przynosić Bogu cześć, wznosić do Niego modlitwy i głosić Ewangelię ludziom. Stąd też biorą się poszczególne zejścia wierzących w tych właśnie celach. Tak powinno być, a list do Hebrajczyków, 10 rozdział 24 do 25 wersetu nas napomina. Baczmy jedni na drugich w celu pobudzenia się do miłości i dobrych uczynków, nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych w zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy, a to tym bardziej, im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża. Na początku Kościół Boży schodził się każdego dnia, ale ten stan rzeczy nie trwał długo. Dziś, gdy widzimy zbliżający się wielkimi krokami dzień odstępstwa i niegodziwości, tym bardziej potrzebujemy pielęgnować częstą społeczność ze współwierzącymi w zgromadzaniu się przy Słowie Bożym. Skoro dokonaliśmy już tego wstępnego przeglądu cech charakteryzujących pierwotny zbór w Jerozolimie, w dalszym czytaniu Dziejów Apostolskich będzie możliwe przejść do szczegółowego rozważenia poszczególnych zebrań wierzących i ich charakteru.